Witam wszystkich i pozdrawiam. Mamy znowu grę 60 sekund, z którą za chwilkę zrobimy coś troszkę dziwnego. Zobaczycie zresztą sami. Zapraszam. A to, co zamierzam zrobić, to będziemy grać w tryb przetrwanie. Nie będziemy zbierać w ogóle żadnych przedmiotów, ale zrobimy tryb przetrwanie na trudnym poziomie karbomba, carbomba, nie wiem jak to się czyta. Rozpoczynamy tą grę i zobaczycie sami, że na tym poziomie najtrudniejszym w trybie przetrwanie praktycznie nie mamy nic. Mamy tylko dwie osoby. O, to tak wygląda. I będziemy próbowali z tym właśnie, z tym czymś przetrwać w zupełnie pustym schronie niestety. No zobaczymy jak nam pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Założyłem sobie, że przetrwam tutaj 30 dni. Także muszę to zrealizować. Jeżeli się nie uda, no to trudno. Będę musiał się pobiczować kilka dni po tej grze. Za karę. Nie no, żartuję. Ajajajaj. Nie mamy maski. Nie mamy tutaj nic. Nie mamy nic, czym możemy się bronić. Nie mamy radia, nie mamy mapy. Nie mamy praktycznie niczego. Mamy tylko latarkę i warcaby i tą apteczkę i praktycznie nie wiem. Trzeba od razu kogoś wysyłać na powierzchnię, mimo że promieniowanie jest jeszcze bardzo duże. Pająki zdają się myśleć, że mają takie same prawa do tego schronu co my. Są absolutnie wszędzie i nie wygląda na to, by się nas bały. Czas to zmienić. Dość pająków w naszej zupie. Dziękujemy bardzo. No nie chciałbym wykorzystać apteczki na te pająki. Nie chciałbym. Nie wiem, co będzie teraz. Chyba nic mi nie zabrały. Zdecydowaliśmy, że możemy pozbyć się tych pająków gołymi rękami, stopami i jakimikolwiek innymi częściami ciała, które nadają się do szarżowania na robale. Niestety nie doceniliśmy ich. Są diabelsko szybkie. Jedynym efektem naszej bitwy było zmęczenie. Może innym razem nam się poszczęści. Uff. Wszyscy chcą wodę. Wysyłamy może Teda teraz. Na razie. Za pierwszym rzutem. Niech sobie idzie. I niech wraca. Dobra. 30 dni trzeba przetrwać tak, jak sobie założyłem. Nic się nie dzieje. O, coś tam było ze scoutbookiem, ale już zapomniałem przeczytać. Nie zauważyłem tego. No dobra, trudno. Tu chodziło o znalezienie fotografii w scoutbooku, którego i tak nie mamy, więc ta w ogóle cała wiadomość była i tak niepotrzebna. Jesteśmy teraz zdani na łaskę i niełaskę tego, co nam się będzie przydarzać. I mi pić. Co to takiego? Brzmi jak jakieś dudnienie w oddali, ale robi się głośniejsze. I dlaczego wszystko się telepie? Cholera, to trzęsienie ziemi. Teraz straciłbym dwa z trzech przedmiotów, jeżeli bym miał wszystkie te przedmioty. Mam jeden przedmiot, także nic nie stracę przez trzęsienie ziemi. O, wraca Ted. No, wrócił chory niestety. Wrócił chory. To zmniejsza szansę na przetrwanie 30 dni. Przyniósł coś, dwie zupy przyniósł. Dwie wody przyniósł, przyniósł radio. No to nie tak całkiem źle. No, te radio jest ok, jest naprawdę ok. Ted jest głodny. Timiego trzeba będzie wysłać na kolejny dzień. Ostatnią rzeczą, jaką się człowiek spodziewa, siedząc sobie w schronie, jest dźwięk trąbki. Czy powinniśmy ich wpuścić, wesołą kompanię? No oczywiście, że tak. Oni biorą od bogatych i rozdawają biednym. Ja się uważam za bardzo biednego, więc jedynie co mogą mi zrobić, to dać kilka przedmiotów. No tak jak mówiłem, no trzy butelki wody dostałem. Tak czekam, aż Ted się sam wyleczy. Przeczekam jeszcze kilka dni, aczkolwiek no to będzie trudne trochę. Timmy, lecisz na ekspedycję. No nie, sam już się nie wyleczy. Trzeba go uleczyć tą apteczką jednak. Zawsze mam taką nadzieję, że może się sam wyleczy, a i zostanie nam ta apteczka, ale nic z tego. Nie istnieje coś takiego jak odpowiednia chwila, by wyjść na spacer po radioaktywnych pustkowiach. Zaplanowaliśmy taką wycieczkę na zewnątrz.
Tylko gdy uchyliliśmy drzwi, z mroku dobiegło nas warczenie jakiejś kreatury. Dobra, weźmy latarkę, zobaczymy co z tego będzie. Ojej. Latarka jest cała. Ted przestał być chory, ponieważ skorzystałem z apteczki. A co z tą kreaturą tutaj było? Złapaliśmy latarkę i zdecydowaliśmy się sprawdzić, co takiego się na nas czai. Co za zaskoczenie. Był to pies. Biedne zwierzę wyglądało na wymęczone. Może jeszcze nas odwiedzi. No, psa jeszcze nigdy nie miałem w tym schronie, chociaż słyszałem, że inni tam mieli. Timmy jak na razie nie wraca. Ted jest głodny i Ted chce pić. No dobra. Jeśli chodzi o zapasy, to nawet nie jest tak całkiem źle, mamy całkiem ich dużo. No, pierwszy kontakt z wojskiem będzie teraz. Dzięki Bogu mamy radio. Który Ted przyniósł. O, wraca Timmy wraca. Chory wrócił, ale przyniósł apteczkę. No dobra, tylko że oprócz tej apteczki, którą za chwilę i tak na niego zużyjemy, nic tak za bardzo nie przyniósł. Trochę wody chyba przyniósł. 4 puszki zupy, 4 butelki wody przyniósł. No całkiem nieźle, no. Jedną apteczkę. Na razie też go nie będziemy leczyć. Może się mi poszczęści i nie z ten. I wyleczy się na kolejny dzień, chociaż to rzadko się zdarza, żeby tak po prostu osoba sama z siebie się wyleczyła bez użycia apteczki. Dobre wieści, z ogłoszeń rządu wynika, że bla, nie mamy maski, nie zareagujemy na ten komunikat. Trudno, przykro mi bardzo. Nie no, po prostu grając na takim poziomie i liczyć jeszcze, że wojsko uratuje nas i przetrwamy, to jest głupota chyba. Już i tak te 30 dni, które sobie założyłem, żeby przetrwać, to jest naprawdę duży sukces, jeżeli to w ogóle się zrealizuje. Timmy musi pić. O, jednodniowa ekspedycja, no ale wszyscy są zmęczeni, nikt nie może iść. Ojejku, czemu Ted jesteś zmęczony, no? No nie, bez naszej pomocy Timmy nie wyzdrowieje, może mu się nawet pogorszyć. Ted chce wody, no będziemy musieli zużyć tą apteczkę na tego Timmy'ego całego. Drapanie w drzwi mogło oznaczać tylko jedno, wrócił nasz psi przyjaciel. Ścigaliśmy się, by otworzyć właz, nie myśląc nawet o tym, że na progu może czekać jakaś zmutowana bestia, ale mieliśmy szczęście. Nasz kudłaty gość wydawał się bardzo głodny i zmęczony. Czy powinniśmy go nakarmić? Proszę bardzo, mamy mnóstwo zupy. I mi wyzdrowiał oczywiście, kosztem naszej apteczki. Okej, jesteśmy jednak pewni, że do nas wróci. No będziemy reagować, jeżeli ten pies będzie chciał wrócić do nas. Ted chce pić. Nie, Ted był głodny chyba tam, nie? Głód, tak jest. Ted chce jeść. No nie, no kurczę, tej ekspedycji tutaj teraz no nie możemy uświadczyć. Nie ma nic bardziej irytującego niż cisza. Zero muzyki. Gapienie na radio z pewnością go nie naprawi. Nie będziemy manipulować przy radiu. Na pewno nie. Zapomnijcie w ogóle o tym. Dobra, oboje są zmęczeni. Timmy chce jeść i pić. Ted nie chce niczego. No, 17 dzień. Jakoś tam idzie do przodu. Mimo, że to był pusty całkiem schron. Ted chce wody. Nadal są wszyscy zmęczeni. Jeszcze kilka godzin tego cholernego kaszlu i wyplujemy płuca. Nasz wentylator szlak trafił i ledwo zipie. Cholera. Mamy tylko latarkę. Dobra, latarka przeżyła. Jeśli odpowietrznik jest zablokowany, logicznym pomysłem byłoby sprawdzić, co go blokuje. Niemniej jednak, świecenie latarką prosto w gniazdo zmutowanych insektów zwykle tylko pogarsza sytuację. Wściekły rój odleciał, ale nie obyło się bez kilku urządzeń. Ojej, Ted został ranny po tym wszystkim. No, nie zauważyłem. Cholera jasna, no.
no jego szanse na przeżycie się trochę zmniejszają. Pucować buty i wywiesić flagę. Kolejny komunikat radiowy od wojska. Będziemy sygnalizować latarką, żeby poinformować samoloty przelatujące nad naszym schronem, że my tu żyjemy, my tu jesteśmy. No, ten kontakt z wojskiem całkiem nieźle nam tu idzie, mimo tej pustki w schronie. Timmy chce pić. Ted może liczyć na porządne blizny, o ile w ogóle te paskudne obrażenia się zagoją. Nie no, w tym schronie po prostu brakuje apteczek. Powinny być jakieś takie 3 do 5 apteczek od razu. Transmisję radiową będziemy łapać. No nie, tylko jedną dali tą apteczkę i co? No cały czas jest potrzebna. Albo mogli też tak tą grę zrobić, że jedna apteczka starszy na przykład na 3 użycia. Timmy powinien jeść, Ted jest głodny i chce pić. Aha, aha. Piesek wrócił do nas, Pancake się nazywa, i wydawał się czymś bardzo poruszony. Naprawdę chciałbyśmy wyszli i podążyli za nim gdzieś na pustkowie. Wydaje się to dość ryzykowne, ale może Pancake jest na tropie czegoś dużego. Jaki sprzęt powinniśmy wziąć ze sobą? No żaden, bo żadnego nie mamy, no. Kolender, nie będziemy mieć psa, no. A było już tak blisko. Rany, których doznał Ted, nie wyglądają dobrze. Pancake nie wydawał się zbyt zadowolony z naszej decyzji. Jakiej decyzji? Przecież nic nie mam. Oj, to jest właśnie ten mit wolnej woli. Który i tak nie mamy. Mi chce pić. Zero ekspedycji, wszyscy są zmęczeni. Dobra, zbliżamy się do mojego celu. Jeszcze tylko 7 dni do dnia 30. Ted jest bardzo spragniony. No jak Ted nam wykituje, no to koniec gry od razu będzie, natychmiast. Nie wiem, o ile dłużej się utrzymuje osoba z ranami, aniżeli z chorobą. Ciekawe, co szybciej wykańcza, czy rany, czy choroba. Ted jest głodny. Poza tym żadnych wieści. No, nie jesteśmy sami. Razem z nami jest wielki, kudłaty królik bestia, który chowa się w jednej z rur. Czasami wystawia łeb, spoglądając łakomie na nasze nędzne zapasy. Nie możemy pozwolić, by ta bestia się do nas dostała. Nie możemy pozwolić, by była tutaj, gdy śpimy. No nie mamy czym się bronić, także niech robi ten królik z nami, co tylko chce. Ojej. No ukradł nam jedną puszkę zupy i co z tego, mamy jej mnóstwo. Timmy jest głodny. Timmy chce pić. A już nawet nie czytam tego, jak czegoś już nie mam. Znowu ktoś nas atakuje pewnie. I tak szczelby nie mamy. A, żołnierze chcieli, żebyśmy oddali szczelbę, jeżeli chcemy być uratowani. No niestety szczelby nie mamy. Ted chce pić. Pić on chciał, prawda? Tak jest. No, jeszcze tylko 3 dni. 3 dni do mojego celu. A. Timmy siedzi i siedzi, musimy z nim porozmawiać, ponieważ nic nie mówi. Może coś z nim jest nie tak. Timmy chce pić, Ted jeść. Zero ekspedycji, oczywiście. Słyszy się to? Nie. Może dlatego, że nikt nic nie mówił. Musimy coś z tym zrobić. Włączamy radio. Zobaczymy, czy coś tam będzie ciekawego. O, Ted już zachorował. Może rany też są wynikiem jakiejś późniejszej choroby. Tak mi się też wydaje. Rany są trochę mniej groźne niż choroba, ale później
prowadzą do choroby. Już kilka razy tak miałem. Kim jest głodny, Ted chce pić. No dobra, nam został tylko i tak jeden dzień do celu. Banda oprychów dobija się do nas i nakazuje poddać się i oddać cały dobytek. Koniec! Przyszła banda oprychów. Kurczę! Nie wiem, czy to można zaliczyć, że przetrwałem 30 dni, no ale tak, przetrwałem równe 30 dni, czyli tyle, ile sobie założyłem w tym beznadziejnym, pustym, świecącym pustkami schronie. Także nie jest tak najgorzej, no 30 dni to jest okej. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Kończymy na dzisiaj. Cieszę się, że zrealizowałem mój cel. Zrealizowałem go co do jednego dnia właściwie, także było blisko przegranej. Pozdrawiam was jeszcze raz i zapraszam na kolejne moje filmy.